będzie pochwalony Jezus Chrystus. Lato w pełni, żar leje się z nieba i ostatnią rzeczą, pewnie o której myślimy, jest szkoła. I dobrze, ponieważ też zasłużyliśmy na wypoczynek i na oddech przed kolejnym rokiem szkolnym. Chciałbym natomiast zaprosić na taki bardzo luźny webinar ze strefą katechety w czwartek 18 lipca o godzinie 20. I tak się zastanawiam, że chyba zrobimy go sobie właśnie tutaj gdzieś na zielonym tle na zewnątrz ze śpiewem ptaków tudzież przejeżdżającym samochodem, ale takie to już warunki ogródka w mieście. Podczas webinaru chcielibyśmy zapytać Was o pomysły na kolejny rok szkolny. O czym chcielibyście Państwo usłyszeć, czego dowiedzieć się, może z jakiego szkolenia, z jakiego zakresu tematów webinar przygotować. Będzie szansa również na dołączenie i pokazanie swojej twarzy, także jeżeli ktoś będzie chciał włączyć się z kamerą. Szczegóły tego webinaru, 18 lipca, godzina 20, jest to czwartek, podamy pewnie niebawem. Będzie można zapisać się, ale będzie można też bezpośrednio dołączyć przez YouTube'a. Natomiast jeśli ktoś chciałby zabrać głos i dołączyć do webinaru jako prowadzący, przynajmniej na chwilę, będzie konieczność skorzystania z linka, który wyślemy do pokoju naszego webinarowego na Click Meetingu. Zatem bądźcie z nami 18 lipca o godzinie 20. Jest to już czwartek, niebawem, nie ten, a kolejny. Pomyślcie też Państwo nad tematami, które chcielibyście poruszyć w nadchodzącym roku szkolnym. Może jakiś konkretny temat, konkretne szkolenie, także z dziedziny nowych technologii, ale niekoniecznie. Skupiamy się na różnych obszarach naszego życia, od duchowości, poprzez warsztat pracy katechety, metodykę, a także i zdrowie, i zadbanie trochę o siebie, o swoją kondycję, także i fizyczną. O tym wszystkim w przyszłym roku, natomiast chcielibyśmy usłyszeć Wasze zdanie, takie podsumowanie tego, co do tej pory udało nam się ze strefą katechety dla Państwa przygotować, zaproponować, i jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju pomysły. W miarę możliwości postaramy się je zrealizować, a tymczasem życzę dobrych, udanych, gorących, jak widać, słonecznych wakacji dla wszystkich. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.